Jesteś zadowolona z tego, jak to zostało zmontowane? Szczerze mówiąc, myślę, że chyba tak. Wyszło to tak naturalnie, śmiesznie. Ja też starałam się rzucać raczej zabawne komentarze, żeby swojej strategii za bardzo nie zdradzać. Myślę, że podoba mi się to. Każdy z nas wyszedł taki, jaki był. Tak jak się zachowywał po prostu na tym miejscu. Właśnie z Benjaminem, którego perypetie też będzie można oglądać w dalszym odcinku na pewno. Czyli mówisz, że będzie zabawnie w związku z jego postacią? Myślę, że tak. No właśnie, bo jak ostatni raz rozmawialiśmy, to była konferencja Genta. My widzieliśmy odcinek, ale widzowie jeszcze nie. Jak fani oceniają ciebie? Piszą, bo na pewno piszą. Tak, piszą. Widzę, że zabawne stały się memy z Genta ostatnio. Na różnych stronach, fanpage'ach i też kontach na Instagramie je widzę. I cieszy mnie to, bo ludzie odbierają to tak w pewien sposób zabawnie, nie aż tak do końca na poważnie. Tak jak my tam, wtedy na miejscu, byliśmy bardzo tak zestresowani, jakby tak na poważnie to wszystko braliśmy. A tutaj z małym takim żarcikiem, z odrobinką humoru to jest wszystko wzięte. Ale pojawiają też się komentarze takiej krytyki, no bo nie da się ukryć, że jesteś bardzo młodą osobą i od razu poszłaś do talent show już drugiego. I no tak... W sensie do programu takiego rozrywkowego. No i tak na głęboką wodę się rzuciłaś. No wiadomo, ale... Ja już nie raz i nie dwa powiedziałam, że uwielbiam robić w życiu wszystko, co po prostu mogę. Jeżeli dostałam taką propozycję, to uznałam, okej, wyjadę sobie do Chin, może później na Bali, zrobię coś fajnego, zagram w taką jakby trochę żywą grę z ludźmi. I myślę, że to jest całkiem fajna sprawa, tak samo jak i te skoki do wody, i taniec. Tak, jeszcze skoki do wody, tak. Tak, i taniec, więc tak naprawdę to robię to, co mogę. Myślę, że chociażby te skoki, no w tym wieku już nie miałabym możliwości nauczenia się tego, jak skakać. Lub nie miałabym możliwości, tak jak teraz gramy w hokeja w reprezentacji. Już jest trochę na mnie za późno, żebym zaczęła grać w jakiejś drużynie hokejowej, więc wydaje mi się, że to jest po prostu branie życia garściami, takie carpe diem i próbowanie tego, co mi daje życie.